najważniejsza rzecz, nad którą właśnie pracuję, zdecydowanie płyta. Rzeczy szybko idą, myślę, że znaczy myślę. Na pewno pojawi się w tym roku, teraz tym razem nie zawiodę i będzie to płyta. No zdecydowanie muza. Jest to pijać flaga na stół, od naszej grupy lepszy jeden mój. Są ze mną, kiedy się waga na strój, a kiedy trzeba milczymy jak... Bo cały weekend był bardzo przyjemny, ale jak już mam tak myśleć, to imprezy nad Wisłą, kiedy z Silesem, Janem Rapowanie, Tymkiem, jeździliśmy taką ekipką stałą nad Wisełkę i tam się bawiliśmy w gronie kolegów. Przychodziły tam jakieś takie różne znane osoby, zresztą nie będę zdradzał kto. No i bardzo fajnie, jak już emocje, cały proces twórczy się kończył, mogliśmy dać upust emocjom i się zabawić, to zdecydowanie to. Nigdy nie byłem fanatykiem gier, chyba grałem w trzy. To był Need for Speed, FIFA i GTA, ale jak już mam wybierać, to zdecydowanie FIFA. Przez rok z ziomeczkiem, jak jeszcze studiowałem, nie trwało to długo, to zawsze sobie na mieszkaniu pychaliśmy FIFA, więc na pewno to... Spoko. No zmieniało się to u mnie bardzo często. Kiedyś to była piłka nożna, a potem się przebranżowiłem na koszykówkę. No a teraz zdecydowanie na składy na muzę, ale jakby miałbym coś tutaj powiedzieć, to myślę, że książki. A coś konkretnego ostatnio czytałeś? Wiesz co, teraz się jakby zmieniłem nastawienie i chcę czerpać typowo wiedzę i sobie wypożyczyłem historię chrześcijaństwa. Najlepszy prezent, jaki dostałem, to jest voucher na tatuaż od mojej dziewczyny, którego niestety nie wykorzystałem, bo czekałem na sam koniec i ostatecznie tam projekt mi się nie spodobał, no i voucher przepadł i nagle... No i cały czas jestem czysty, mam czyste ciało. Okej, dziękuję wielkie. Dzięki również.